Dzień dobry, witam serdecznie. Moimi gośćmi są dzisiaj Marta Lach i pan Piotr Karkoszka. Marta zajęła 8 miejsce w Mistrzostwach Europy w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego. Tak. Panie Piotrze, jak pan to robi? Spotykamy się w tak krótkim czasie już z drugą z pana podopiecznych. No bardzo się cieszę z tego miejsca, z tego sukcesu. Jest to bardzo duży sukces dla klubu. Oczywiście zawodniczki, no to one trenują już od kilku lat. Już wcześniej miały sukcesy. Marta w tamtym roku zdobyła tytuł mistrzyni Polski juniorek, tak? W juniorkach. Także to nie jest jakiś, to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, bo już w tamtym roku startowała w mistrzostwach świata. Jak generalnie doprowadzić do tego, żeby tylu zawodników spod pana ręki wychodziło z tak fantastycznymi sukcesami? Pan jest osobą bardzo skromną, już znamy się od kilku lat i wiem, że jest pan skromny, a mimo to proszę zobaczyć dziewczyny jedna po drugiej. No cóż, trzeba przede wszystkim poszukać talentów, a żeby ich te talenty się znalazły, to trzeba pierwsze mieć dużo, dużo zawodników, żeby było z czego wybrać. Oczywiście trzeba zorganizować odpowiedni trening, odpowiednie starty, no i dużo, dużo cierpliwości. Nie od razu widać, że z danego zawodnika będzie mistrz. Marta, jak to pan trener robi, że potrafi was dopingować? Bo na pewno są momenty, gdzie wam się nie chce iść na ten trening. Treningi są ciężkie, długie, często. Jeśli chodzi o treningi, to jakoś nie miałam z tym nigdy problemu. Zawsze lubiłam jeździć rowerem i tak na treningu to chyba trener może potwierdzić, że ani się nie obijam i zawsze jestem. Tak, tak po prostu wyszło, że trener nas wspiera, jak jechałam końcówkę na wyścigu, to przypomniały mi się słowa trenera: Marta, musisz walczyć o każdą pozycję, bo tak w sumie mam często z tym problem, że jak już tam przegrywam, to jest, no tak, tak mnie odcina psychicznie, a tak trener mi powiedział i się udało. A jak to było tym razem? No cały wyścig ogólnie czułam się bardzo dobrze. Jechałam z przodu, czujnie. Wiedziałam, które zawodniczki ekipy są mocne. No i tak ostatnie 30 km już całkowicie z przodu wszystko miałam pod kontrolą. A na ostatnich metrach, 3 km przed metą, uciekły nam tak w sumie niespodziewanie dwie zawodniczki i doszłyśmy je no już na styk po prostu. Wjechała pierwsza, była ta, co uciekała, i trzecia, bo jeszcze jedna Włoszka ją przeszła. A mnie no niestety na ostatniej rundzie łapały skurcze w nogach. Trochę bolało, ale tak no, udało się po prostu. Jak sobie radzić z tymi skurczami? Nie wiem, biłam je tak mocno, żeby przeszły, ale tak średnio im to wychodziło. Trudna trasa w Estonii? Były dwie takie górki 9-procentowe. Trzymały dość mocno, ale tak w sumie płaski finisz, z wiatrem było. Ogólnie fajnie. Lubisz, wolisz jeździć szosowo? Tak, szosowo niż górskie kolarstwo, bo tak na górskim średnio sobie radzę, ale też całkiem nieźle. Powiedz mi, jak kiedy się dowiedziałaś, że będziesz w Mistrzostwach Europy startować? Co czułaś? W sumie to tak już myślałam od początku, że będę startować od początku sezonu. I tak krok po kroku zbliżałam się do tego. Tak nie było to jakimś dla mnie wielkim zaskoczeniem. Większym zaskoczeniem była wiadomość o tym, że będę startować w Mistrzostwach Świata, które będą we wrześniu w Stanach Zjednoczonych w Richmond. Bo szczerze powiedziawszy, tak po pierwszej części sezonu nie byłam zbyt zadowolona i ten wynik właśnie bardzo mnie do tego przybliżył. Czy teraz, panie trenerze, Marta będzie musiała mocniej potrenować jeszcze przed Mistrzostwami Świata? No cóż, teraz to wszystko musi być pod kontrolą i musi być również, jakby to powiedzieć, trener kadry musi ustalić trening razem ze mną, także musi być współpraca razem z trenerem kadry, żeby
coś nie przeoczyć. Czy oprócz treningów, przygotowując się do zawodów, jakieś specjalne, nie wiem, diety, warunki trzeba spełniać, żeby się do nich dobrze przygotować? Wiadomo, że trzeba się dobrze odżywiać, nie jeść tam jakichś fast foodów i takich rzeczy, bo to jednak są tam różne substancje, które po prostu źle działają na sportowca. No a poza tym to musi być odpowiednia ilość snu i czas na regenerację. No i ogólnie cały czas trzeba myśleć o sukcesie i o wszystkich rzeczach, które będą nas przybliżać do sukcesu. Można się spodziewać, że twoje życie już teraz będzie karierą sportową. Chcesz ukierunkować swoje życie na sport? Ja już od początku chciałam być dobrym sportowcem, wygrywać wszystkie wyścigi na świecie i myślę, że... Chciałam i tak powoli zaczynam robić. Powoli myślę, że zbliżam się do tego, ale jednak jeszcze bardzo dużo brakuje do doskonałości. Co trzeba zrobić, żeby ją osiągnąć? Masz na to jakiś pomysł? Trenować, myśleć i wszystko, żeby było ukierunkowane właśnie na to. Panie Piotrze, jak ważne jest przy zawodnikach, bo nie tylko w tej dyscyplinie właśnie mózg tak naprawdę, w sensie takim nerwów, w sensie mobilizacji, w sensie stresu, bo to jest bardzo ważne. Często zawodnicy, no Marta już sukcesy osiągała, mimo to potrafi reagować w odpowiedni sposób. Myślę, że to też po części pana zasługa. Ale co trzeba robić i jak postępować z zawodnikami, żeby nie... Często zawodnicy, załóżmy, osiągają pierwsze miejsce i gdzieś tam sobie już potem przestają radzić właśnie z powodów jakichś nerwów i stresu. No oczywiście, że bardzo ważne jest przygotowanie mentalne zawodnika, czyli przygotowanie do ścigania, do osiągania sukcesów. Jest wielu zawodników, którzy mają bardzo dobry organizm, tym niemniej nie potrafią na wyścigu pokazać i wygrywać. Także przygotowanie to psychiczne zawodnika jest no, bardzo, bardzo ważne. Miło, jak Marta mówi, że w momencie, kiedy jedzie gdzieś tam w tule, słyszy pana głos i mówi: Marta, walcz o każdą pozycję. No to tak i w poprzednich wyścigach było parę razy tak, że po jakiejś porażce nieraz analizowaliśmy, dlaczego była ta porażka i później jak przychodziły jakieś bardzo ważne starty, to przypominaliśmy sobie pewne sytuacje i jakby próbowaliśmy przygotować właśnie Martę, żeby wiedziała i myślała w trakcie wyścigu, żeby myślała o pewnych rzeczach, które no, trzeba wykonać, żeby odnieść sukces. No i tutaj chyba też podobnie było. O czym myślisz jeszcze, jak jedziesz? O tym, żeby dobrze wchodzić w zakręty, bo też miałam z tym problem, że wchodziłam od złej strony, bo myślałam, że będzie szybciej, a jednak to nie jest prawda. No i żeby jechać cały czas z przodu i czujnie. Mocna była konkurencja? Znaczy, mocna była, bo to Mistrzostwa Europy, ale jak ty ją oceniasz? Wydaje mi się, że poziom jest wyrównany z tym, na którym ja jestem, bo jednak myślę, że gdyby nie te skurcze, to byłoby jeszcze lepiej. Czyli pracujemy nad skurczami. Tak. Ale z tego, co wiem, zawodnicy często mają z tym problemy i nie wiem, czy ty potwierdzisz... No bo to po prostu wypukuje, podczas wysiłku jeszcze było strasznie ciepło, wypukują się substancje, tam na przykład magnez albo coś takiego, no i no, skurcze łapy. No właśnie, a jak jest w Estonii? Tu mamy tropiki. No jak... tam było też dość ciepło, może troszkę zimniej niż tutaj, tak o 2 stopnie, ale też ciepło. Opowiedz nam o tym teraz rzeczywiście. Startujesz w Mistrzostwach Świata już niedługo. Jak się będziesz przygotowywać? Myślę, że teraz jeszcze parę dni muszę odpocząć. Właśnie, tak jakby prawie wróciłaś z Estonii prosto do nas, tak, do naszego studia. Tak, właśnie teraz muszę troszkę odpocząć, a później powoli no tak wraz z trenerem będziemy tam jakieś przygotowania konkretnie pod mój start. Mówiłaś mi, że to nie są jedyne starty, w których chcesz wziąć udział jeszcze przed Mistrzostwami Świata. Tak, bo
to nie jest tak, że od razu pojadę i z marszu na Mistrzostwa Świata, tylko muszę też się przepalić wcześniej na jakichś wyścigach, zobaczyć na jakim poziomie jest moja forma i żeby było wszystko w porządku. Będę startować w kryterium w Warszawie, jeśli tam z trenerem tak ustalimy. I jeszcze na Pucharze Polski w Siedlcach. To życzę powodzenia w jednym i w drugim. Przede wszystkim w Mistrzostwach Świata, bo to już nie jest, to nie są przelewki. Marta, jak ty sobie radzisz z życiem osobistym, z treningami, ze szkołą? Do jakiej szkoły chodzisz? Chodzę do Salezjan, do liceum do Oświęcimia. W szkole, nie ukrywam, bardzo mi pomagają, wspierają i są otwarci na sport. No, z nauką nie miałam nigdy żadnego problemu, więc też jest wszystko w porządku. No a tak normalnie to też spotkam się z kolegami, z koleżankami. Normalnie jak każdy. Panie trenerze, mam takie pytanie a propos właśnie nauki, bo często zdarza się tak, że zawodnicy, w ogóle osoby, które coś osiągają w życiu na tle zawodowym, często nie mają problemów po prostu w nauce. No rzeczywiście obserwuję, że zawodnicy, którzy odnoszą duże sukcesy w sporcie, to również w nauce również są dobrzy. Niektórzy mają jeszcze jakieś dodatkowe zajęcia, także ci, co sobie radzą w sporcie, to i w nauce, i odwrotnie. Ci, co słabo sobie radzą w sporcie, to narzekają, że nie mają czasu na nic i na naukę nie mają czasu i na sport też jakoś brakuje im czegoś. Są źle zorganizowani po prostu. Jak twoja droga w szkole będzie się toczyć dalej, jak skończysz tą szkołę? Myślę, że jak skończę szkołę, to pójdę na studia gdzieś do Krakowa. Myślałam nad OWF-em albo jeszcze, tak w ogóle to jeszcze nie jestem do końca przekonana, bo chciałabym też coś z wojskiem, no, ale to jeszcze zobaczę. W wojsku też potrzebna jest fizyczna siła. Tak. Co było, wróćmy jeszcze do trasy, bo mnie interesuje, co było najtrudniejsze na trasie, oprócz twoich biednych nóg? Najtrudniejsze? W sumie. To nie było nic jakiegoś mega trudnego. Trasa znaczy, była prosta. Nie, no ciężkie były te zakręty, bo jednak jak się wchodziło w jeden zakręt, to już drugi peleton, znaczy końcówka peletonu dopiero w niego wchodziła, jak my wyjeżdżaliśmy z kolejnego po prostu. I te górki były dość takie strome, no ale fajnie się jechało. Ktoś był z tobą na zawodach? Byliśmy z całą kadrą Polski. No i atmosfera była całkiem niezła. Można fajne nowe znajomości zawiązać, tak? Tak. Pomaga to, jeżeli jedziesz z kimś, kogo dobrze znasz i jakoś tam się wspieracie? No jechałam z czterema dziewczynami na wyścigu. Na początku trzymałyśmy się razem, no ale jednym... Ale później byłaś tak... No, nie, nie. Znaczy nie, że byłam mocniejsza od nich. Po prostu tam różne jakieś problemy też miały, no bo to nie zawsze jest akurat ten dzień. No i tak w sumie dobrze było, bo jak jechałam z Agnieszką, to ona na przykład podała mi bidon, jak tam chciałam i tak dalej. Także wspierałyśmy się. Skoro to nie był trudny wyścig, to jaki był twoim zdaniem najtrudniejszy wyścig, jaki ukończyłaś? Najtrudniejszy wyścig w życiu? Chyba w Polsce. Mistrzostwa Polski? Nie, czy myślisz o innym? Znaczy ten też, ale myślę o innym. Jak strasznie wiało, a miałam z tym większe problemy, w Grudziądzu w tym roku. To był ciężki wyścig. Z jakiego powodu? Bo strasznie wiało. Aha, bo wiało, po prostu przez wiatr. Super, bardzo dziękuję panie Piotrze, że przyprowadził nam pan Martę do studia. Dzięki temu mogliśmy sobie znowu porozmawiać i się spotkać. Mam nadzieję, że po twoim powrocie z Mistrzostw Świata będziemy się mogli znowu spotkać. Trzymamy mocno kciuki, nasi widzowie też będą trzymać kciuki, myślę. Życzymy powodzenia i czekamy, aż wrócisz. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy za uwagę.